Dzień dobry, witam Państwa na oficjalnym kanale YouTube Aircom Pneumatyka Automatyka. Ja nazywam się Paweł Skroma, a tematem dzisiejszego odcinka będą złącza pazurowe, złącza Geka. Generalnie zasada jest jedna, a mianowicie mamy złącze z dwoma pazurami, mamy drugie złącze z dwoma pazurami i poprzez połączenie tych dwóch złączy mamy już szczelny, kompletny układ, którym możemy przesyłać wszelkiego rodzaju media. Jeśli chodzi o parametry techniczne tych złączy, to mamy tutaj dwa rozwiązania. Pierwsze z nich to złącza pazurowe GK+. Są to złącza o rozstawie pazurów 40 mm. Oraz drugie złącza, nazywane też często złączami do kompresorów, natomiast mogą być również używane w innych aplikacjach, nie tylko do podłączenia kompresorów, ale mianowicie złącza pazurowe o rozstawie między kłami 42 mm. To na pierwszy rzut oka i taka podstawowa różnica między tymi dwoma złączami. Co do samych warunków pracy i parametrów technicznych, to oba z tych złączy mogą pracować nawet od minus 40 stopni do plus 80, a nawet i większej temperatury. Jest to tylko uzależnione od tego, jakie wykorzystamy tutaj w złączu uszczelnienie, gdyż mamy standardowe EPDM, standardowy NBR, ale mamy również uszczelnienie witonowe, jest ono wtedy w takim charakterystycznym zielonym kolorze, lub też połączenie mosiężne. Jest to połączenie metal na metal. W środku pod tym pierścieniem z mosiądzu jest guma, natomiast sam pierścień mosiężny jest materiałem bardzo elastycznym i wtedy przy takim połączeniu, na przykład stosując te złącza do przesyłu jakiejś cieczy, mamy 100% pewność, że to połączenie będzie szczelne. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której należy wspomnieć, to, że te złącza mogą pracować w wersji tak zwanej bezciśnieniowej, czyli nie wymagane jest ciśnienie do tego, żeby to złącze uszczelnić. Ono w momencie takiego połączenia już jest w 100% szczelne. Mam tutaj na myśli głównie gazy jakieś naturalne, sprężone powietrze, azot, dwutlenek węgla, czy też inne gazy, które mogą być przesyłane tego typu złączami. Natomiast w momencie wykorzystania połączenia z dodatkowym pierścieniem mosiężnym możemy jeszcze tędy przesyłać również ciecz. Co do materiałów, z których wykonywane są te złącza, to mamy tutaj dwa podstawowe. Pierwsze to jest mosiądz, drugie to jest żeliwo ciągliwe. Oczywiście występują również wersje ze stali szlachetnych, no wszędzie tam, gdzie potrzebujemy elementów, które nie wchodzą w reakcję ze środkiem, który przez nie przepływa. Są one odporne również na uszkodzenia mechaniczne, nawet z wysokości 2 metrów, gdy to złącze spadnie, uderzy o asfalt, beton, nic się z nim nie stanie. Chciałem tutaj też powiedzieć, że dość istotna rzecz w tych złączach jest to, że są to złącza obrotowe, czyli w momencie, gdy podłączamy przewód, z drugiej strony mamy wyjście na złącze pazurowe i tutaj możemy podłączyć młot pneumatyczny, klucz pneumatyczny, w zależności od tego, co w danym momencie jest nam potrzebne. Ten przewód po podłączeniu nie będzie nam się obkręcał, gdyż ten element, nawet gdybyśmy tym kluczem manewrowali, czy też młotem obracali go, ten element jest elementem obrotowym. Czyli ten wąż będzie nam się układał w zależności od tego, co w danym momencie będziemy wykonywali i jaka czynność przez operatora będzie wykonywana. Do tego również mamy cały system opasek dedykowanych do tych złącz i do przewodów, które tutaj będą montowane. W związku z tym, że są to dość duże średnice przewodów, tutaj mamy przewód o średnicy 32, 19, 25. Opaski, które będą używane do tego systemu, są specjalnymi opaskami dedykowanymi do tych rozwiązań. Tak jak widzimy, jest to bardzo trwała, żeliwna opaska skręcana dwoma śrubami M10. Dodatkowo ta opaska ma tutaj jeszcze wyfrezowania, czy też rowki, które zaciskają się bardzo mocno na takim przewodzie, aby nie było możliwości, żeby ten przewód nam wyskoczył. To jest podstawowa opaska. Mamy również rozwiązania opasek, które jeszcze dodatkowo zabezpieczają ten wąt przed wyskoczeniem takimi dodatkowymi kłami.
Czyli mamy tutaj uszczelnienie przewodu poprzez dociśnięcie i skręcenie śrub, a dodatkowo jeszcze do tego mamy dwa pazury, które to pazury zaciskają się na specjalnym pierścieniu, które tutaj jest wykonane przez producenta, aby jeszcze dodatkowo zabezpieczyć ten wąż przed jakimś wyskoczeniem. Oprócz tego mamy również dedykowane zawory kulowe, też w takiej wersji, nazwijmy ją ciężkiej, czyli wersji z żeliwa, z tego względu, że te złącza bardzo często, te elementy, czy też te kompresory, bo na tym przykładzie bazujemy, pracują na dworze, tego typu elementy są właśnie odporne na warunki atmosferyczne, jak również na uszkodzenia mechaniczne. Wracając jeszcze do parametrów technicznych tych złączy, to, co już wspomniałem, czyli niska temperatura pracy, minus 40 plus 80. Jeśli chodzi o ciśnienia, takie standardowe ciśnienie to jest między 8 a 10 bar. Oczywiście te złącza mogą pracować również na wyższych ciśnieniach sięgających 16, nawet 25 bar, jeśli taka potrzeba występuje. Tego typu rozwiązania wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie tych połączeń, rozłączeń, przyłączeń jest bardzo dużo. Bo gdybyśmy wzięli zwykły kruciec na wąż, nakładali ten wąż, zakładali opaskę i skręcali tą opaskę, zdecydowanie dużo czasu byśmy potrzebowali, aby takie połączenie wykonać. Natomiast w tej wersji wystarczy właśnie tylko docisnąć te dwie złącza ze sobą, na pazurach one się zacinają i wtedy mamy już to połączenie trwałe. Mówię o tym nie bez kozery, bo chociażby w systemach ogrodowych, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z przesyłem wody. I zwróćcie Państwo na to uwagę, bo chociażby w przemyśle rolniczym bardzo dużo jest wykorzystywanych tego typu złączy do właśnie łączenia jakichś przewodów, jakichś elementów ze sobą. To tyle, jeśli chodzi o złącza pazurowe, złącza kłowe, czy też złącza geka, bo różnie te złącza są nazywane. Zapraszam Państwa do zadawania pytań, do komentowania tego odcinka oraz do odwiedzenia naszej bazy wiedzy, w której to bazie wiedzy dzielimy się informacjami z obszaru szeroko pojętej pneumatyki, ale jak Państwo widzą, nie tylko.